Pan zdecydował, że będzie zmiana ordynacji, bo było lekkie zamieszanie. Nie, 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 nie. Zakolopował się pan, panie pośle, czy pan proszę mnie nie przepytać. Państwo zachowujecie się niepoprawnie. Szarpanie za rękę, popychanie reporterów, gdy próbują zadać niewygodne pytanie. Puściły kolejne hamulce. Dzień dobry, panie ministrze. Panie ministrze, o Centrum Onkologii chcieliśmy zapytać, bo to jest bardzo poważna sprawa. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie zareagował nawet wtedy, gdy w ruch poszły ręce jego ochroniarza. Panie ministrze, my pytamy w imieniu pacjentów. Takie sceny to nie jest niestety incydent. Na forum ekonomicznym w Karpaczu współpracownice Daniela Obajtka bezceremonialnie odpychały dziennikarzy. Wolne media nie mają do prezesa Orlenu normalnego dostępu. Panie prezesie, krótko, czy pan się obawia maili, publikacji maili, panie prezesie? Czy to jest coś takiego, co spędza z panu sen swój? Pani redaktor, ja nie będę komentował czegoś, co nie mogę potwierdzić, a z drugiej strony, pani redaktor, ja nie komentuję pani maili i nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie. Dziękuję. Dlaczego pan nie może potwierdzić tych maili, panie prezesie? Panie prezesie, ale pan zażądał takiej ochrony, żeby te maile nie zostały opublikowane i czy rzeczywiście tam jest coś takiego, co może obalić rząd, jak niektórzy twierdzą? Można szybko, krótko skomentować... Pani redaktor, co mam skomentować, proszę panią? Maile, których nie potwierdzam, no niech pani nie będzie śmieszna. Jak sytuacja wymyka się spod kontroli, zawsze można próbować odwrócić kota ogonem. Podkreślam, nie potwierdzam treści tych maili. Ale dlaczego? Bardzo dziękujemy. Panie redaktorze, ale pan jest agresywny. PiS nie jest już pewne zwycięstwa w kolejnych wyborach. Politycy szykują się na kryzys. Są szkoleni, by przy trudnych pytaniach oskarżać reporterów o atak. Państwo zachowujecie się niepoprawnie. Panie marszałku, krótkie pytanie. Się pan odwali. Tak niektórzy politycy PiS chcą niezależnym mediom zamknąć usta. Dobrze, że pana widzę. Europoseł PiS zaszokował wszystkich. Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że Zachód stanowi dla Polski większe zagrożenie niż putinowska Rosja. Nie chciał powiedzieć, czy żałuje tych słów. Zakolokował się pan, panie pośle, czy nie? Proszę mnie nie przepytać. Może to innego pan miał na myśli, jest szansa to wyjaśnić. Nam mówię teraz całkiem poważnie. Wyborcze, dziękuję bardzo. Niektórzy potrafią nawet publicznie kłamać, że są nagabywani przez media, by zaostrzyć spór i pozycjonować niezależnych dziennikarzy jako wrogów, licząc, że to osłabi siłę rażenia ich materiałów. Pan mówi, że bije gaza panią dziennikarkę gazety, jak ja w ogóle z panem nie rozmawiam. Dlaczego pan tak mówi? A skąd pani wie, że ja o pani mówię? No bo tak wszyscy mi donieśli. Jedyna jest tylko pani... Jedyna dziennikarką Gazety Wyborczej. A co pani chce wiedzieć? No chciałabym wiedzieć, po co pan mówi takie rzeczy, jak ja z pana wczoraj nawet nie widziałam, nie rozmawiałam z panem. Ja wiem, wie pani, ale rozmawiała pani z moimi ludźmi chyba, tak? Nie, też nie, panie ministrze Zesie. Prezesa PiS przed pytaniami zawsze broni sekretarz generalny partii. Pan zdecydował, że będzie zmiana ordynacji, bo było lekkie zamieszanie. Nawet takimi, na które prezes Prawa i Sprawiedliwości chce odpowiedzieć. Ja naprawdę nie decyduję o tym, jaki jest kształt państwa. Do 2025 roku jestem ja. Więc jeżeli nie umrę, to pewnie będę. Dziękujemy. Dziękujemy. Nastrojem dzisiejszego humoru. Dziękujemy. Ale ta zmiana ordynacji to jest ryzyko. Wisielczego, pani redaktor. Pewnie Wisielczego. Ja mam swoje lata. No. Kiedyś naruszenie nietykalności osobistej reporterów nie mieściło się w głowie. W sytuacjach, które absolutnie tego nie wymagają. Panie ministrze, ale proszę, ale dlaczego pan mnie szarpie na litość boską? Szarpie mnie pan, to jest wszystko nagrane. Kim pan jest? Ja? Jestem twoim uczestnikiem. Dlaczego pan mnie szarpie, kiedy ja rozmawiam z politykami? No nie, chciałem o coś pana zapytać. Politycy władzy od dawna testują, jak daleko mogą się posunąć w relacjach z reporterami. Czy pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności? Czy pani jest głupia, czy pani po prostu tak mówi tylko? Proszę mnie nie obrażać, no. To pan oplecie takie głupoty publicznie, panie ministrze, to trzeba brać za to odpowiedzialność później. Panie ministrze, przepraszam. Proszę mnie przeprosić, że pani mnie atakuje. Ale na za co? Ja pana nie atakuję, panu zadawam, zadaję pytania, to pan mnie obraził. Upadek obyczajów powoduje, że dziennikarz nie tylko musi docierać do prawdy, ale też o nią walczyć, zachowując kulturę osobistą.